Cześć, z tej strony Zeus. Jak wiadomo, była aktualizacja do CSGO. Postanawiam ją tak jakoś troszeczkę omówić, ale skupię się głównie na ekonomii i na tym, co w tym patchu było tak naprawdę powiedziane odnośnie niej. I co najważniejsze, runda pistoletowa już teraz nie ma takiego znaczenia, jak było to poprzednio, czyli po przegranej pistoletówce. Zazwyczaj była druga runda forsowa, chyba że była zaplantowana paka. Następna runda, jeżeli została przegrana przy forsie, no to oczywiście gramy full eco, nic nie kupujemy i w kolejnej, czyli już na trzecią rundę, właściwie to już czwartą, wychodzimy z pełnym ekwipunkiem, z jakąś tam ilością granatów. Jeżeli jesteś po stronie CT, no to niestety tak naprawdę z minimalną ilością, no, zdecydowanie małą liczbę granatów, jak po stronie Terro. No to już troszeczkę to lepiej wygląda, bo ten kałaszek kosztuje 2700, 300 kosztował, kosztuje M4, więc no to dlatego te granaty jest troszeczkę, jest jakaś różnica, tak? Więc tak jak tutaj widać, po pierwszej przegranej rundzie pistoletowej, druga runda dostajemy bonus 1900. To jest bardzo dużo, 1500 to 1900. Zobaczmy, jeżeli dostajemy następną rundę, dostajemy 2400. 2400 plus 1900. To tam ciężka matematyka. 4300. Możemy grać tak naprawdę rundę full po jednym eko, jeżeli przegramy rundę pistoletową. A jeszcze w dodatku, kiedy zaplantujemy pakę, czyli plus 6, plus 800 dolków, podłożenie paki, no to jesteśmy tak naprawdę w najlepszej możliwej kontrze na zawodników CT. Zawodnicy CT tak naprawdę. Zaraz do tego przejdziemy, ale zawodnicy Tero, załóżmy, po zaplantowaniu paki, jeszcze przegraniu rundy, zagraniu jednego eko, jesteśmy w domu, tak? Mamy 1900, jeszcze nie liczę fraków, 1900 plus te 2400 i plus 800, no to już jest spory majątek, 3200, 100, czyli 5200, 5100, coś takiego mamy już tych pieniędzy, tak? Mamy dobry, konkretny full. No niestety nie mamy za WP, tak? Chyba że snajper akurat coś tam więcej ustrzeli. Ale no powiedzmy, że nie. Najpesymistyczniejszy scenariusz, powiedzmy, tak? No i załóżmy, że mamy rundę full i wszystko fajnie. Ale zwróćmy uwagę po drugiej stronie i tego nikt na to nie zwraca uwagi, a to jest ważne. Co robią zawodnicy CT? Zawodnicy CT wygrywają pistoletówkę. Załóżmy, że nie wiem, wygrali ją nawet przez zdefowanie. Może nie. Załóżmy, że wygrali normalnie zabijając przeciwników, czyli Tero zachowuje następną rundę. Będą mieli te 4-3. Więc załóżmy, że Tero nie zaplantował paki w rundzie pistoletowej i następnej będą grać eko, żeby zagrać w trzeciej rundzie już całkowitą rundę full. Patrzmy na CT-ków i oni co mają do zaoferowania. Dostają rundę, mają 3200. Jeżeli dobrze się rozłożą fragi chociaż, albo jeżeli nie zostanie zbity Kevlar, no to mogą sobie go przekupić na lepszy za 350, tylko dokładając, jeżeli nie stracą żadnego punktu armoru. Ale jeżeli nie, to muszą kupić sobie za tysiaka armor plus helmet, no bo wiadomo, że Glock, no i co z tego, jeżeli piątka na ciebie wyskoczy, a masz nawet, kurczę, M4, a nie masz kewa, no to aim punch, jaki dostaniesz, no to niestety nic nie poradzi i cię dojadą po prostu w piątkę. No i załóżmy, że kupujemy ten 1000, załóżmy, że nawet zdobyliśmy tego jednego fraga w pistoletówce, więc mamy 2500, więc decydując się na inny zakup niż FAMAS, skreśla ciebie w trzeciej rundzie. Po wygranej drugiej rundzie versus Eko, same Glocki, jeżeli zostajemy z SMG, no to jesteśmy w no bardzo słabej sytuacji. Zakup SMG, no fajnie, nawet jeżeli zdobędziemy dużo fragów, i nawet jeżeli zdobędziemy dużo fragów, bo zdobędziemy, załóżmy, dostajemy 600 bonus kasy, czyli dwa razy więcej. Dostajemy 600 dolków za fraga, czyli załóżmy, że zdobyliśmy nawet te dwa fragi, no to już
sporo. Dobra, okej, mamy dużo kasy, ale czy warto przekupować? Dostajemy załóżmy 3200 znowu. Wydaliśmy całą kwotę, bo załóżmy kupiliśmy granaty i tak dalej, SMG, granaty, jakiś def. Załóżmy, że spłukaliśmy się do zera. Dostajemy kolejną rundę 3200 za wygraną. Dostajemy 1200 za fragi. Załóżmy, że zdobyliśmy dwa fragi z SMG. I mamy 4400. Możemy kupić M4, oczywiście, tylko zachowujemy sobie również wtedy 1100 i w kolejnej rundzie dostaniemy 1500. I tak naprawdę, jeżeli przegramy 1500 i zagramy jedną rundę eko i wtedy możemy zagrać full. Ale w momencie, kiedy przekupujemy i jednak nie kupujemy, nie przekupujemy i wywalamy tą SMG i zagramy z M4, no to niestety gramy już dwie rundy eko, jeżeli przegramy tą rundę. To jest niesamowity tak naprawdę punch dla zawodników, którzy wygrali pistoletówkę. Teraz już nie ma czegoś takiego, no kiedyś się mówiło, przynajmniej za czasów CS1-6, wygrana pistoletówka to jest trzy rundy minimum już za free, w sensie może nie trzy, dwie po pistoletówce, tak? Wygrana pistoletówka, druga to już jest tak naprawdę dojazd ludzi, bo oni tam nic nie mają, pistolety, no to ich dojeżdżają, tak akurat w CS1-6 pistolety były bardzo słabe. No oprócz Deagle'a. Więc rozwalali drugą rundę, trzecią rundę to już tak naprawdę czyste eko przeciwników. No i czwarta runda zaczyna się walka od nowa, tak? Więc tutaj akurat runda pistoletowa, po wygranej rundzie pistoletowej, nie dostajesz takiego bonusu, że zdobędziesz te trzy rundy, raczej, w CSGO tym bardziej. Ale przynajmniej wiesz, że jest szansa, że wygrasz tą drugą, gdzie trzecią jesteś tak naprawdę najważniejsza runda, która może spowodować, że zawodnicy w drużynie przeciwnej tak naprawdę tego bardzo nie odczują, bo oni będą dostawać znowu bonus kasy, czyli dostają 1900 w pierwszej rundzie, drugiej 2400, a w następnej mają 2800, czyli grają kolejne tylko jedno eko. A w kolejnej rundzie mają 3400 bonusu i zobaczcie, ile mają kasy. 3400, 2800. No to jest już 6200, więc to już nawet można kupić praktycznie AWP, nie? No jak tam zdobędzie jakiegoś jednego fraga. AWP z Kevlarem, więc kurczę, no to jest mega. 3200, no to nawet bez fraga. Mamy AWP z Kevlarem i jeszcze granaty. Kurczę, no to jest niesamowite tak naprawdę tutaj teraz dziwna sytuacja, że dla mnie zawodnicy, którzy wygrywają teraz pistoletówki, drużyny, które wygrają pistoletówki, są skazani na bardzo trudną rundę trzecią i jeżeli jej nie wygrają, no to sobie rozwalają całkowicie ekonomię i tak naprawdę przeciwnicy mają szansę wygrać kolejne trzy rundy, ponieważ załóżmy, że się spłukają zawodnicy do zera. Czyli dostają już potem normalne 1500, no potem 1900, gdzie jeszcze nie mogą zagrać full, bo nie mają tyle po prostu pieniędzy, żeby na tyle zagrać. I grają kolejną rundę, gdzie mają też kiepski ekwipunek, bo zapewne sforsują po przegranej rundzie. Nie wiem. Według mnie zawodnicy, którzy wygrają pistoletówkę, są przegrani autentycznie. Niestety już nie ma takiego bonusu. I teraz pistoletówka, nawet nie wiem, czy na przykład stara taktyka Titan, gdzie po prostu nic nie kupowali, bo zazwyczaj tak robili, że po prostu nic nie kupowali, 800 dolków zostawiali sobie w pokecie, w kieszonce i po prostu wyjeżdżali na jakiś site. Wygrali czy przegrali, trudno mieli potem CZ, ale wtedy CZ była mocna, a teraz również został boost CZ-ki. Ale też chyba w innym jakimś materiale, chociaż może powiem troszeczkę, CZ-ka na dłuższy dystans oczywiście jest mocniejsza. No i w sumie troszeczkę jest spray troszeczkę się rozwala, tak? No może nie jest już, nie będzie tak łatwo, ale na dłuższy dystans, mid i dłuższy dystans, można wywalić heady i to nie takie dosyć celne, co jest ciekawe. Tech oczywiście też został zbustowany, gdzie możemy się bardziej ruszać i strzelać i będzie celniejszy. No i co też ważne, zmiany pieniężne odnośnie broni jak SG553 i AUG. Według mnie AUG zmieniony do 3150 będzie bardzo często grany. SG myślę, że również będą prosi korzystać z tego, bo po prostu jest to fajna okazja, żeby ten
te broni wykorzystywać, zacząć wykorzystywać, gdzie one tak naprawdę nie mają żadnego bonusu damage'owego, tylko i wyłącznie mają bonus ten, że możemy sobie zoomować, czyli dłuższe dystanse, myślę, że jakiś The Train będzie fajnie z taką bronią, to w szczególności, jakiś Dust, to będą mapy, na której na pewno będzie ona wykorzystywana, będą te dwie bronie wykorzystywane. No i co jeszcze fajne, gdzie po prostu ludzie tego nie zauważają, a szkoda, została dodana komenda SV Talk After Dying Time. Czyli oznacza to, że określamy tutaj liczbę sekund, które pozwalają po śmierci, załóżmy, gramy matchmakinga, dostajemy pestkę w banie i mamy kilka sekund jeszcze na powiedzenie czegokolwiek przez mikrofon do drużyny. Potem nie mamy, tak jakby mówiąc, oni już nas nie słyszą. Ci, co są żywi, już nas nie słyszą. Tylko ci, co już są martwi, czyli ktoś jeszcze padnie, no to z nim możemy porozmawiać. Ale ci grający już nas nie słyszą. To będzie fajne, bo ponieważ często ludzie dają jakieś fake info, więcej gadają, albo gadają o jakiejś rundzie, albo o jakimś zachowaniu. Nie możesz się skupić, ktoś ci gada cały czas w tle, to nie jest na temat jeszcze tej rundy, albo jest na temat rundy, ale już się dawno to wydarzyło, więc trzeba już zrobić kontrę. Według mnie na plus, w szczególności, że SA akurat coś takiego już wprowadziła u siebie na serwerach. Wcześniej to się sprawdzało. Fajnie, bo można potem pogadać tylko między tymi zawodnikami, którzy już umarli, a ci, co grają, mogą się skupić dalej na grze na danej rundzie. I chyba to było wszystko. Na temat map powiem w innym filmiku. Szczerze, jeszcze na nich nie grałem, więc za bardzo nie chciałem się teraz wypowiadać. Na razie chciałem właśnie zwrócić uwagę na te ekonomiczne sprawy, jak właśnie zmiana pieniężna i no właściwie to głównie zmiany pieniężne, no i tutaj ewentualnie te zmiany CZ-ki i tek. Zobaczymy, jak to wyjdzie, czy prosi będą z tego korzystać. CZ-ka często stosowana, ale tek bardzo dawno nie widziany. Jeden na milion prosów myślę, że korzysta z niego, a teraz może się to zmienić. Tak więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś tam przybliżyłem moją opinię na temat tego update'u. Do usłyszenia.